Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku, a dzisiaj zajmiemy się magazynami LEGO XXL. A konkretniej przyjrzymy się numerowi LEGO Star Wars oraz LEGO Ninjago. Jak wiecie, zrezygnowałem z magazynów LEGO City. Każdy taki numer kosztuje 19 zł 99 groszy, ponieważ jest to wydanie specjalne. Zabawka, plakaty i akcja w rozmiarze XXL, spis treści, awaryjne lądowanie, cel podróży Poego. Przejdziemy przez ten magazyn ekspresowo, żeby też wam zbytnio nie spoilerować. Reklama magazynu LEGO Jurassic World. Mega wielki plakat i on rzeczywiście będzie wielki. Może go sobie nawet powieszę na ścianie. Szukanie wroga, ucieczka przed wampą. Złamane skrzydło, dogrywka. Mamy powstanie ruchu oporu i nieco większy X-Wing. Reklama Pokémonów. Jeszcze więcej LEGO Star Wars dla ciebie. Tutaj mamy właśnie myśliwiec Tai. I taki magazyn, słuchajcie, składa się z około 18 stron. Reklama naklejek LEGO Star Wars. Przejdźmy w takim razie do X-Winga Poego. Robi na mnie wrażenie, zwłaszcza, że jest to pierwszy X-Wing w mojej kolekcji. Cieszę się, że wreszcie zmieniła się kolorystyka tego modelu w Gwiezdnych Wojnach. Wcześniej mieliśmy sztampowy biały, a teraz śmiało mogę powiedzieć wesoły pomarańczowy z domieszką niebieskiego. Oczywiście myśliwiec ten zachowuje swoją bryłę. Należy również pochwalić rozwiązanie z zastosowaniem marchewki. X-Wing składa się z 72 elementów. Warto wspomnieć, że pozostaje nam garstka elementów. Magazyn LEGO Ninjago, zabawka, plakaty i akcja w rozmiarze XXL, spis treści, reklama magazynu LEGO Jurassic World, pojazd bojowy Kaja, zaraz przyjrzymy mu się bliżej, nowe kolory Kaja, misja, kolejna misja, niejasny napis, mega wielki plakat, mieczocykl Kaja, mech samuraja Ni, najprawdopodobniej właśnie będziemy mieli tutaj do czynienia z pojazdami naszych bohaterów, gra. Misja rysy na lodzie i jest też reklama magazynu LEGO Ninjago, nowe wydanie z cyfrową minifigurką Kaja, misja ukończona, reklama kart LEGO Ninjago, następny poziom, seria piąta, swoiste rozszerzenie. Myślę, że wybudujemy sobie tylko pojazd, ponieważ ten drugi model no nie zachęca. Powiem tak, szału nie mam, nie jest to jakiś mocny zawodnik. Po tych kilkudziesięciu elementach można się spodziewać czegoś lepszego. Zawsze mogli dać minifigurkę, która by stanowiła chociaż jakiś jeden mocny argument dla tego polibaga. A tak to jedyną mocną stroną jest alternatywna konstrukcja. Ostały się również jakieś luźne elementy. Czy warto? Myślę, że tak. Chociażby ze względu na fakt, że taki X-Wing kosztuje 14 zł, a ten samochodzik z Ninjago aż 19 zł, czyli prawie równowartość magazynu z dosyć konkretnym polibagiem w cudzysłowie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy posiadacie któryś z tych magazynów, a my widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się, cześć!